wyjeździe spotykam wielu kierowców. Czasami szlaki tak właśnie się składają. Jak to Marcin powiedział, nasze drogi zawsze się gdzieś tam krzyżują i jak ktoś chce, to się spotka. Uwaga, zajeżdża! Trochę na telefonie gadaliśmy i ten parking w sumie on wymyślił, bo on się tutaj niedaleko ładuje. A ja dzisiaj i tak daleko nie mogę jechać. Kenworth czerwony! Kenworth, który niedługo będzie legendą, gdyż zmienia go na nowego Kenwortha. Jest zamówiony, ale czeka aż mu go wyprodukują. Fajna bestia, ale się ubrudzi. Zresztą mój też się ubrudził. Ustawiamy się do zdjęcia. Spotkanie jest, to trzeba i coś tam porobić, jakieś zdjęcia. Fajnie, tylko że trochę słońce za wysoko. Teraz będzie zachód. Ja będę spał tutaj. Miałem jechać dalej, ale będę spał. Z tobą 400 km do Montrealu. Budujemy prowizoryczny statyw, żeby zrobić sobie zdjęcie prawdziwym aparatem, a nie jakimś telefonem. Na tle dwóch traków. I patrz, teraz słońce zachodzi, będzie fajnie, bo wtedy było za dużo słońca. Mi się wydaje, że tam jeszcze... A nie, już nie będziemy dwa razy tego samego zdjęcia robić, nie? Zjedliśmy sobie i w międzyczasie do Marcina przyjechał jego załadunek jutrzejszy. On się będzie ładował u tego faceta i jedziemy. On chce nam coś pokazać. Fajnie się poznać. Więc siedzimy sobie teraz w kabinach, już słońce zaszło, trochę zmęczony jestem, bo ja w końcu wstałem o tej 4 rano i opowiadamy sobie nasze historie, jak to się poznało, jak to na kogo wpadł na YouTube i tak dalej, nie? Tak jest, tego gościa co widzieliście, co tam szedł, zawiózł nas, pokazał mi ładunek, który jutro będę brał rano o 8. No. Tutaj Rafał, no... Szkoda, że nie nagrałem, też tam byłem i szkoda, że nie nagrałem te maszyny, co weźliśmy. No. Ja nagram i pokażę na filmiku, którymś. Wszystkich pozdrawiam. I dobra, więc właśnie Marcin nagra i wrzuci na swój kanał YouTube dla zainteresowanych. Jego kanał jest w opisie tego filmu. Kręci swoje wyprawy po Ameryce tym czerwonym trakiem, a niedługo będzie miał nowego traka. Marcin fachowym okiem sprawdza, kurczę, jak wygląda mój sprzęt. Ja się aż tak bardzo nie znam, ale on mi od razu sprawdza, jaką mam skrzynię biegów, nie? Znaczy mosty sprawdzam, 3-5-8 to są... mosty, które są wolniejsze, ale pod górkę, za to pod górkę dobrze, ale za to idzie ciągnie no, dobrze pod górkę. Dobrze pociągnie pod górkę. Silnik D16, 485 koni, 2100 RPM. No, ja jestem zmęczony, jeszcze słucham meczu i zaraz idę spać, więc taki to był typ dnia. Dzisiaj jest, który dzisiaj jest, Marcin? 14 maja 2014. W sumie to nie był żaden typ dnia, tylko po prostu było spotkanie z nim, bo dzisiaj nic nie nagrywałem. Dziękuję wszystkim za uwagę i uważnie czytamy opis filmu, gdyż tam znajdziecie wszystkie potrzebne linki.